Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami powiatu brzozowskiego. Muzeum Podkarpackie w Krośnie wzbogaciło się o ponad 9 tysięcy eksponatów. Na krośnieńskim rynku stanęła makieta przedstawiająca miasto z przełomu XVI i XVII wieku. W Jaśle odbył się finał 6. edycji akcji Moto Mikołajki 2019. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami powiatu brzozowskiego. W swoim przemówieniu wielokrotnie odwoływał się do wartości chrześcijańskich, tradycji oraz historii tego regionu. Jak mówił, ta ziemia była ważna, bo stanowiła pierwsze przedmurze obrony przed najazdami ze wschodu. To cały czas ta ziemia i ci ludzie stąd o Polskę wolną, suwerenną, niepodległą walczyli o to, by była. Mówię o tym do państwa z pełną świadomością, albowiem przecież to ich potomkami jesteście. To wy na tej ziemi tutaj mieszkacie od stuleci. Bardzo często, odkąd w ogóle rodziny sięgną najgłębszą pamięcią. To właśnie dlatego tak wielka jest siła tradycji i przywiązania do tego wszystkiego, co polskie. Chciałem wam z całego serca podziękować. Drugą niewolę. Prezydent podziękował mieszkańcom także za pamięć o żołnierzach niezłomnych. Tutaj w waszych miastach, miasteczkach i wsiach na Podkarpaciu byli ścigani i byli zabijani. Ale tutaj też na tej ziemi do samego końca walczyli. I nigdy o nich nie zapomniano, o ich bohaterstwie. Nawet w czasach, kiedy nie można im było oddawać hołdu i nie można było o nich oficjalnie pamiętać. Dalej prezydent Andrzej Duda mówił o potrzebie ochrony tradycji i wartości chrześcijańskich. Musimy ich pilnować i musimy ich strzec. Nigdy nie wolno nam się ich wyrzec i nigdy nie wolno nam pozwolić sobie ich odebrać. One są dla nas najważniejsze i one są wypróbowane. Na koniec prezydent Andrzej Duda poprosił uczestników spotkania o wsparcie. Szanowni Państwo, polityka nie zrealizuje się sama. Polityka musi być realizowana. Zwłaszcza w kraju demokratycznym. Żeby polityka mogła być realizowana, musi znajdować wsparcie obywateli. Od samego początku do samego końca. To nie jest tylko kwestia wyborów i to nie jest tylko kwestia tego, żeby powiedzieć tak przy urnie wyborczej. Choć to jest bardzo ważne, być może najważniejsze. Osobiście jestem pozytywnie podbudowany, a największą satysfakcję to uzyskałem dlatego, że nie sądziłem, że w swoim już wiekowym życiu będę miał okazję powitać się z prezydentem. Mamy wspaniałego prezydenta, którego całe Podkarpacie na rękach by nosiło. Jak mu ręce uścisnęłam, to się czułam jak w niebie. Wspaniały i z urody, i z serca. No ludzie są zachwyceni. O ponad 9 tysięcy eksponatów wzbogaciły się zbiory Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Zabytki przekazało w darze Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji. Bezcenne dla kultury i historii Polski zbiory z okresu od XVII do XX wieku obejmują archiwalia, fotografie, plakaty, dzieła sztuki oraz mundury, sztandary, odznaczenia i publikacje. To dar rzeczywiście wyjątkowy. Żadne muzeum w Polsce po II wojnie światowej zapewne takiego daru nie otrzymało. Jest to dar bezcenny dla polskiej kultury, a szczególnie dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Są to różne kategorie zabytków z zakresu historii Polski i sztuki. I nie tylko o znaczeniu krajowym, ale także europejskim. Bardzo się z tego cieszymy. Wśród ponad 4 tysięcy archiwaliów znajdują się oryginalne dokumenty spisane ręcznie przez generała Władysława Sikorskiego z września 1939 roku oraz oryginalna odezwa generała Władysława Andersa do żołnierzy armii na wschodzie z 1943 roku. Jest także zbiór około 500 czarno-białych fotografii. Najcenniejsze fotografie są to fotografie Ignacego Jana Paderewskiego z jego oryginalnym autografem. Tak samo fotografia generała Władysława Sikorskiego z 1924 roku, również z jego oryginalnym podpisem. Oprócz tego mamy chociażby taką ciekawostkę jak fotografia portretowa Stanisława Mikołajczyka z dedykacją dla pani właśnie Marii Zofii Bittner, czy chociażby zdjęcie Jana Kiepury, również z jego oryginalnym autografem. Niezwykle cenna jest również bogata kolekcja orłów polskich, między innymi z legendarnym orłem pierwszego pułku ułanów Legionów Polskich. Co ciekawe, mamy również oryginalne matryce i wykrojniki z francuskiej firmy Alevoine,
czyli to była francuska firma, która wykonywała orły polskie w 1939 roku dla tworzącej się tam we Francji Armii Polskiej, ale też mamy orły wcześniejsze, haftowane orły oryginalne z tej firmy, wykonywane dla armii generała Józefa Hallera. Dodatkowo Krośnieńskie Muzeum wzbogaciło się o ponad 20 grafik przedstawiających ważne postacie z historii Polski. Między innymi grafika ukazująca Marię Leszczyńską z XVIII wieku, czy grafika przedstawiająca pożegnanie księcia Józefa Poniatowskiego z rodziną. Bardzo cenne też trafiły do nas obrazy. Są to między innymi obraz Stanisława Chlebowskiego przedstawiający Sobieskiego pod Wiedniem, czy obraz Stefana Centomirskiego, Sybiraka, ukazujący generała Maczka. Bezcenne zabytki będą prezentowane dla zwiedzających od 25 kwietnia przyszłego roku. Na krośnieńskim rynku stanęła makieta przedstawiająca miasto z przełomu XVI i XVII wieku. Rzeźba wykonana została z brązu i odzwierciedla słynną rycinę Krosna autorstwa Georga Brauna i Franza Hogenberga. Jest ona rekonstrukcją historyczną zabudowy miejskiej wraz z fortyfikacjami. Autorem makiety jest zamojski rzeźbiarz Kamil Słowik. Praktycznie wszystkie ulice, które są pokazane na makiecie, funkcjonują do dnia dzisiejszego. Oczywiście nie ma takiego zagęszczenia kamienic jak dzisiaj. Pokazane są główne kamienice na rynku, powiedzmy w stanie obecnym. Pokazane są zabudowania, które mogły być zabudowaniami w mieście. To jest oczywiście wizja, to jest wizja, jak Krosno budowane było od XIV wieku do współczesnych lat. I myślę, że wyobraźnia przy patrzeniu na to Krosno pracuje. Można sobie uświadomić, jak było kiedyś i jak to się wszystko zmieniało w czasie. Bo dzisiaj już tych budowli niektórych nie ma, śladu nawet nie ma po nich, więc też to daje to do myślenia. Makieta powstała w ramach polsko-słowackiego projektu. Na jej wykonanie miasto otrzymało ponad 180 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. W tym projektu zrobiliśmy też już zaledwie 56 lekcji historycznych dla uczniów krośnieńskich szkół i co jest też taką wartością bardzo dodaną do tego projektu, to, że poza projektem już bardzo dużo nauczycieli historii, wychowawców, opiekunów przychodzi z dziećmi na krośnieńską starówkę i właśnie opowiadają o historycznym dziedzictwie miasta Krosna. Całkowity koszt wykonania makiety wyniósł ponad 220 tysięcy złotych. W podrzeszowskiej Jasionce odbyły się targi produktów i żywności wysokiej jakości Ekogala 2019. Była to już 13. edycja tej imprezy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 wystawców. Ja myślę, że to jest wydarzenie, które cieszy się coraz większą popularnością. Mamy przedstawicieli z Chin, z Ukrainy, także z Rumunii, z Grecji. Targi skupiają zarówno tych, którzy są zainteresowani produkcją żywności wysokiej jakości, jak i tych, którzy są jej konsumentami. W ramach imprezy odbyły się konferencje, degustacje, konkursy oraz pokazy gotowania i tradycji kulinarnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Muszę powiedzieć, że wszystkie tradycyjne dania, które pojawiają się na polskich stołach wigilijnych, czyli zaczynamy wigilię od barszczu z uszkami, zupy grzybowej, które się oczywiście je w tym samym talerzu, nie wymienia się, to jest istotne. No później oczywiście pierogi różne, czyli pierogi z kapustą, pierogi ruskie, pierogi z grzybami i karp pod różnymi postaciami, karp pieczony, karp wędzony, ale też karp po żydowsku, takie kulki jest zrobione. Targi Ekogala 2019 zorganizowali m.in. marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezes Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego Piotr Puchalski oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. W Jaśle odbył się finał 6. edycji akcji Moto Mikołajki 2019. W tym roku dzięki hojności darczyńców organizatorzy przygotowali ponad 1000 paczek dla dzieci. Trafiły one m.in. do wychowanków z domu dziecka w Wolicy. Jak co roku finał akcji odbył się w miejskim parku, gdzie na spotkanie ze świętym Mikołajem przyszło kilkaset dzieci. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, że po raz kolejny mam przyjemność wielką i zaszczyt gościć tutaj. Mikołaj, Mikołaj, on nigdy nie zabierze.
przyszłam do Mikołaja i sobie tak popatrzeć. Ja bym chciała dostać, jeszcze nie wiem, tak jakiś fajny prezent na pewno. No, na jakieś fajne gry, cukierki, duże słodycze. Dzisiaj jest jeden z najbardziej sympatycznych dni w roku w naszym mieście. Zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców naszego miasta do tego, żeby wspólnie świętować Świętego Mikołaja. Zaprosiliśmy tutaj bardzo ważną osobę. Za mną mnóstwo uśmiechu, mnóstwo radości, bo też i mnóstwo prezentów. A wszystko to nie tylko zasługa miasta Jasła, ale też i wielu wspaniałych osób, które zechciały włączyć się w tą piękną akcję i wywołać dużo uśmiechu. Uważam, że bardzo fajna impreza. Fajnie, że takie inicjatywy są propagowane przez miasto Jasło. Na pewno fajne przedsięwzięcie. Tegoroczną edycję akcji zorganizowali miasto Jasło, gmina Dębowiec oraz Jasielski Klub Motocyklowy Orzeł Biały, który 6 lat temu zainicjował te działania. Była to spontaniczna bardzo akcja, aby zaznaczyć, że motocykliści nie są tylko postrachem ulic, a również żeby się z czymś fajnym kojarzyło, z prezentami, ze świętami, a że mamy możliwość pomocy, że skupiamy wokół siebie przyjaciół, którzy są chętnie nas wspierają. Udaje się z każdym rokiem powiększać, więcej prezentów dzieciom rozdawać, no i wspierać przede wszystkim Jasielski Szpital, oddział dziecięcy i dzieci, które w okresie właśnie Mikołajek spędzają tam czas. W tym roku akcję wsparło kilkadziesiąt firm oraz osoby prywatne. Już po raz szósty w Komborni zorganizowano opłatek maltański. W tym roku przy wigilijnym stole zasiadło ponad 150 osób, w tym podopieczni domów dziecka oraz dzieci z rodzin zastępczych. Opłatek maltański to ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez Zakon Maltański. Jej pierwsza edycja odbyła się 18 lat temu. I na pewno takie uroczystości, takie spotkania jak te opłatki maltańskie, które się odbywają w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, jak również inne dzieła, które Zakon Maltański w Polsce prowadzi i pomaga wszystkim tym, którzy takiej pomocy potrzebują, są tymi chwilami oderwania się od pędu życia i pędu współczesnej cywilizacji. Mogą poczuć atmosferę świąt, mogą zobaczyć, że nie są same, mogą poczuć atmosferę, pomodlić się z księdzem arcybiskupem i to jest, myślę, dzisiaj dużo ważniejsze niż ta część po spotkaniu, czyli święty Mikołaj prezenty. Podobnie jak w latach ubiegłych, w zbiórkę zabawek oraz słodyczy włączyły się szkoły z powiatu krośnieńskiego. Z tego miejsca chciałem podziękować serdecznie szkole, przede wszystkim w Zalesiu, która bardzo mocno po raz kolejny włączyła się w tą akcję. Szkole podstawowej w Rogach, szkole podstawowej numer 5 w Krośnie, szkole podstawowej numer 12 w Krośnie. Przygotowaliśmy paczki dla 143 dzieci. W ramach tych paczek znajdują się dary zarówno żywnościowe, środki chemiczne, środki czystości, słodycze, ale także i zabawki, pomoce szkolne, książeczki, maskotki, misie. To wszystko zbierane oczywiście nie tylko przez nas, ale także i dzięki wsparciu licznych sponsorów. W tym roku opłatek maltański organizowany jest w 29 miejscowościach w Polsce. Samorządowcy, eksperci oraz przedstawiciele firm z branży śmieciowej debatowali w Rzeszowie na temat gospodarki odpadami. Spotkanie zorganizowało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Głównym tematem spotkania były rosnące ceny opłat za śmieci. Problem leży w tym, że po zniesieniu zapisu związanego z rejonizacją pojawiły się nam odpady na spalarni z innych terenów spoza województwa podkarpackiego. Instalacja ta miała służyć tylko i wyłącznie naszemu województwu, ale niestety bez udziału środków finansowych przy budowie tejże instalacji spalania ze strony samorządów, ona została zrealizowana przez spółkę prawa handlowego i w związku z tym oni decydują o cenie, jaką chcą uzyskać za tonę spalanych odpadów. Podczas debaty dyrektor PGE Energia Cieplna Grzegorz Glinkiewicz zapewnił, że jego firma chce odbierać odpady. Przyznał też, że podczas postępowania konkursowego na odbiór odpadów wpłynęło 27 ofert, z czego wybranych zostało 10.
Zwiększyliśmy troszkę wolumen odpadów, także mogę powiedzieć na pewno, że w tej dziesiątce to 9 firm to jest firm z Podkarpacia, jedna jest spoza Podkarpacia i że pełen wolumen z Rzeszowa, ten zadeklarowany w ofercie, będzie przez nas odebrany. Planowana jest także budowa drugiej linii technologicznej w rzeszowskiej spalarni. Gminy Brzostek, Pilsno i Żyraków, należące do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, nawiązały współpracę z gromadami obwodu Czernichowskiego z Ukrainy. W ubiegłym tygodniu w Jasielskim Domu Kultury nastąpiło uroczyste podpisanie umów partnerskich między stronami. Bardzo liczymy na dobrą współpracę z gminą Pliski, z gromadą Pliski, z którą podpisaliśmy dzisiaj właśnie umowę. Bardzo liczymy przede wszystkim na współpracę w zakresie edukacji, wymiany młodzieży. Na pewno będzie to korzyść w postaci wymiany kulturalnej pomiędzy tymi gminami, czyli środowiskami i młodzieży, i osób dorosłych, a w przyszłości, jeżeli będą takiego rodzaju możliwości, żeby podejmować wspólne projekty miękkie czy te twarde inwestycyjne, to zawsze partnerstwo sprawdzone, ugruntowane jest atutem. Współpraca pomiędzy gminami Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z ukraińskimi samorządowcami nawiązała się w 2018 roku. W ramach realizacji takiego programu Dobre, które jest po stronie ukraińskiej, a ma na celu wymianę doświadczeń i przygotowanie reformy samorządowej na Ukrainie. W ramach tego projektu przyjeżdżali do nas przedstawiciele gmin z Ukrainy, żeby zapoznać się, jak samorządy mogą wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia podejmować, na przykładzie właśnie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Więc teraz kolejnym etapem jest właśnie zawiązywanie tych partnerstw. Podczas uroczystości na scenie Jasielskiego Domu Kultury zaprezentowali się m.in. młodzi muzycy ze Snowskiej Szkoły Muzycznej z Ukrainy.